dzisiaj zaczną to spotkanie w takim oto zestawieniu. Sektor, odkąd wszedł Międzysłupki, przyniósł drużynie z Wałbrzycha trochę szczęścia. Jest tutaj dzisiaj na pewno długo i wyczekiwany w boisku i mogła tych bramek zdobyć więcej. W Łomnicy również były szanse, a i niebezpieczna sytuacja, rykoszet, piłka wybita przez jednego z obrońców, jeszcze tu korzystny dla jednego z zespołów, ale to jeszcze nie teraz. Jeszcze raz Fonfara, bardzo dobrze przed polem bramkowym zaczęło. Teraz kolejna dobra piłka, nie ma spalonego. No i proszę, końcówka tej pierwszej połowy, dużo teraz szczęścia gospodarzy. To była pierwsza groźna akcja Baryczy w tym meczu. Za dużego tempa gry nie było i teraz za to okazja dla gospodarzy na to, by zdobyć gola. Faulu nie było, świetna interwencja Dominika Budzyńskiego. Aprobatę do tego i natychmiast goście z narożnika, piłka przeniesiona nad pole karne, a teraz to uderzenie, drugi strzał w meczu na bramkę, również niecelny. Już dokładniejsze podania, teraz jeszcze raz ta piłka zagrana za plecy, jest Bąk, ma trochę czasu, miejsca i jest 1-0 dla Baryczy Sułów, wreszcie ta piłka zagrana w sposób precyzyjny. W bliższej przerwie w grze jest jednak teraz podanie do Jankowskiego, który przegrywa pojedynek sam na sam z Budzyńskim. Szansa na to, by wejść z akcją w pole karne. Próba strzału, teraz tam piłka zablokowana przez obrońców. Szanse na uderzenie, Wroczyński, Francuz w pole karne, szansa na odstrzał. Francuz poszedł ładnie za akcją, ma szansę na kolejne dośrodkowanie. Piłka pod nogami Wroczyńskiego, ten w ostatniej chwili uprzedzony przez jednego z obrońców. Duży błąd. Grzelczak z piłką w środku, Fonfara, doskonała interwencja bramkarza. Doskonale teraz Rosiński ucieka na czystą pozycję, ładnie minął rywala. Piłka zagrana na wolne pole, nie ma spalonego, szansa dla gospodarzy na wyrównanie. I teraz praktycznie tutaj tylko zabrakło szczęścia, by piłka wpadła do bramki. Francuz do środka, Popowicz, nie ma teraz spalonego, jest za to faul. I jeszcze przy piłce są Wałbrzyszanie, sędzia pozwala grać dalej, ale myślę, że ta akcja powinna być tutaj jednak chyba zatrzymana. Trenera Błażyńskiego zasłużyła. I gol! W końcu ta piłka wpada do bramki, nie ma się co dziwić tej radości miejscowych kibiców, zawodników. Doskonale Oliwier Łabiak. Wysocy gracze Sułowa są w obrębie 16 metra. Tutaj okazja na bramkę, jest gol. Gil. Sporo czasu ma teraz jednak też zawodnik Sułowa. Dobra tutaj reakcja. No i no cóż, ustawioną na 11 metrze i no i jest 3-1. Z takimi oto piłkarzami będącymi jeszcze w wieku juniora młodszego dzisiaj Barycz Sułów rywalizuje na boisku. A teraz i piękne uderzenie, które mogłoby być takim bardzo miłym akcentem na zakończenie tej rywalizacji.